W tamtym kierunku idziemy, gdzie są właśnie największe chmury. Dzisiaj mamy w planach mały wodospad w Sikawice. Mam nadzieję, że nie zmokniemy. Jak wczoraj. Pogoda póki co bezdeszczowa, ale wodospad. Idziemy przed Zakopanem. Zastanawiam się nad jednym ważnym aspektem, czy mieszka tu jakiś normalny człowiek, który nie wynajmuje pokoi. Bo jest tego po prostu pełno. Gdzie nie spojrzę na lewo, na prawo, to pokoje do wynajęcia. Pokoje, kwatery, pokoje. Zakopane z tego żyje. Zakopane z tego żyje. Ciekawa sytuacja, no mówię. Jestem ciekaw po prostu, czy naprawdę jest to jakiś taki góral, który no, żyje z tego, nie wiem, wyrabiania serów i tak dalej, ale bez pokoi, nie? O, na przykład tam, pokoje. Patrzymy na prawo, pokoje. Na lewo, pokoje. A wszędzie pokoje do wynajęcia. Napis Zakopane. Giewont. Najlepsze to, że słońce przychodzi. Żeby nie było, że nie byliśmy na Kropówkach, to przez nie po prostu tylko przechodzimy i za chwilkę będziemy odbijać w prawo. Już jesteśmy na szlaku. Idziemy teraz w kierunku Doliny Białego. Potem plan jest taki, żeby odbić na Sikawicę. I potem w sumie jeszcze nie wiem, którą doliną zejdziemy. To zależnie będzie od pogody i ewentualnego czasu, który nam to wszystko zajmie. Więc o tym jeszcze decyduje los. Więc plan wygląda tak, albo pójdziemy tutaj, jesteśmy w ogóle w tym miejscu i pójdziemy sobie tu do Doliny Strążyskiej i tamtędy zejdziemy, albo pójdziemy jeszcze dalej i zejdziemy następną doliną. Idziemy teraz z Doliną Białego, generalnie malownicze miejsce, nigdy tu w sumie nie byłem. Tu mamy patoczek, wzdłuż którego idziemy cały czas pod górkę. Jeżeli się uda, zahaczymy jeszcze ostatnią skałę. Może jakieś zdjęcie się tam zrobi. I jak mówię, no pogoda. Zobaczymy, na co pogoda pozwoli. Tak będziemy się dostosowywać. Karolina robi zdjęcie. To musi być coś fajnego. Cieszę się głupio pod nosem, we mnie wtedy. Naprawdę fajne miejsce.
Nie wiem czemu tutaj wcześniej nie zawitałem do tego miejsca. Trochę się zsapałem. To podejście, które mnie trochę zsapało. Ale Karolinę też. O, jeszcze tam do góry mamy trochę. Więc żeby wam nie dyszeć do mikrofonu, do kamery, to dopiero później coś nagramy, będziesz miał lightowo. Chyba na chwilę przestał opadać. Jakby ktoś się kiedyś mnie pytał, dlaczego chodzę z kijkami, po pierwsze odciążam w duży sposób nogi, a jakby nie patrzeć, to ja mam 20 kg na plecach. Dla mnie każdy kilogram jedna noga to lepiej. Drugie dla stabilizacji. Proszę. Oraz kolejne historia z kijkami. Odciążają nogi. Na zejściu jest znacznie łatwiej, bo stabilizacja idzie. A moje kolanko czasami lubi sobie polecieć. No i generalnie przy plecaku 20 kg na plecach, każdy kilogram odciążenia nóg, no to jest na plus. Dla mnie jest łatwiej, bez kijków w górę już nie będę jeździł. Te mam 5 lat i póki co na nie w ogóle nie narzekam. Dobra, decyzja została podjęta. Idziemy na samą skałę. 10 minut przełęczy. To nie jest długo. A jeżeli będzie coś nie tak, najwyżej się zawróci. I cały czas po takich kemorach. Starej skały dzisiaj. Giewont, ludzie z Waterlina. Jak to właśnie wygląda. To już zejście do wodospadu, w kierunku wodospadu Siklawicy, po mokrych kamyczkach, bardzo śliskich. Idziemy do 15 minut nad wodospad. Zejście z samej skały w stronę do innej strony wszystkie wcale nie było takie lekkie i przyjemne, bo kamienie też są śliskie.
cel mojej dzisiejszej wędrówki na zdjęcia. Zobaczcie, ile cierpliwości ode mnie wymaga zrobienie dobrego zdjęcia bez ludzi. Po chwilę tej włazi. Kadr ustawiony, teraz czekam, aż ci wszyscy ludzie sobie stąd pójdą. Znowu zaczęło padać. Jakie zdjęcie myślę, że wyjdzie. Na pewno wam pokażę. A teraz idziemy już w kierunku Doliny Stężyckiej, bo deszcz zaczął padać i bez sensu jest cisnąć dalej do Doliny Małej Łąki. Nie. Jeszcze kadr na chatki Doliny Stężyckiej. A z tyłu jest Giewont. Tu? O, tutaj będzie teraz, nie wiem, może przez chwilkę krzyż widać. O, tu. Ostatnio jak tutaj byłem i fotografowałem, to było, nie wiem, dawno temu, to powiem szczerze, że nie miałem pojęcia, co to jest film połówkowy ani co to jest film polaryzacyjny, więc tak, no, sami rozumiecie, że mój poziom fotografii był znacznie niższy. Oczywiście kadry wam potem pokażę. Albo na końcu, albo tutaj, w razie jak będę obrabiał film. Zobaczymy, jak się uda to rzucić. Być może nawet uda się taki wynik zobaczyć. A teraz drepnamy dalej, póki nie pada. Cieszymy się, braknie deszczu. Dzisiaj było znacznie mniej deszczu niż wczoraj. Mieliśmy specjalnie nie zmokli, nie przemokli. Buty suche, spodnie suche, bo dzisiaj tragedii nie ma. Ponad siklawicą nas tam deszczyk złapał, ale to dosłownie padało 5 minut po deszczu. Więc dzisiaj najbardziej na plus. Lecimy dalej. No to dzisiaj wyglądało to tak. Wyszliśmy tutaj, poszliśmy tu. Tu. Potem tutaj. Na czerwonej przełęczy, z czerwonej przełęczy na całą skałę. Potem powrót. Poszliśmy z powrotem do Siklawicy. Teraz wracamy do innej Stążyską i jesteśmy tu. I idziemy tam. Idziemy ścieżką pod żeglami. Tak to wygląda. Lepiej niż asfaltem. No, zakopane jest tam. Tam mamy gdzieś kubałówkę, nie wiem, nie widzę, żeby wam pokazać dokładnie, ale tutaj jest antena, to będzie tutaj. Uff, tam jest diabelski młyn zakopany, a my lecimy dalej taką drogą. Kolejne miejsce na fotki. Teraz wodospad Spadowiec, miejsce fotograficzne, profesjonalne. I tak ten wodospadzik sobie wygląda. Też zmokliśmy i dalej mokniemy, bo jeszcze idziemy do kwatery. Thank you.
Thank you.